Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Regulobon, źródła prozdrowotnych bakterii wspomagających odchudzanie. Dzień dobry Państwu, witam w czwartej części naszego cyklu Ziołolecznictwo w obliczu koronawirusa. Wspominałem w pierwszej części, że będę się odnosił bardziej szczegółowo do tych moich zaleceń, sugestii i teraz chciałem się odnieść do diety. Dieta jest ważnym elementem utrzymania właściwej odporności organizmu. Jeżeli dobrze się odżywiamy, to jesteśmy w stanie bronić się przed różnymi patogenami, które chcą nas zaatakować. I co to znaczy dobre odżywienie? To nie jest to, po czym się tyje. Kiedyś mówiono, dobrze wygląda, dobrze odżywiony, ale pamiętajcie Państwo, że człowiek nawet otyły może być niedożywiony, dlatego że brak mu tego, co w istocie ma własności odżywcze, natomiast nie brak mu tego, co powoduje rozrost tkanki tłuszczowej. Zatem cóż należałoby, o czym należało pamiętać? Żeby się dobrze odżywiać, czy trzeba takie produkty spożywać, żeby nasza odporność rosła? Nasza odporność budowana jest w dużej części w jelitach, więc powinniśmy unikać substancji, które powodują tworzenie się złej flory jelitowej, nie probiotycznej, niekorzystnej, tylko niekorzystnej dla nas. Takie substancje, które powodują wytwarzanie się niekorzystnej flory jelitowej, nieprozdrowotnej, to cukry proste, to wysoko przetworzone produkty typu fast food, to margaryny, to różnego rodzaju tego typu substancje. Co zatem sprzyja tworzeniu się dobrych bakterii, tych, które naszą odporność wzmacniają? Przede wszystkim te produkty, które mają własności prebiotyczne. Prebiotyki to karma dla dobrych bakterii, dla bakterii probiotycznych. Ta karma dla tych bakterii powinna być spożywana na co dzień. I na przykład taką karmą dla tychże dobrych bakterii są wszelkiego rodzaju kiszonki. Kiszona kapusta, kiszone ogórki, ale też inne substancje, które mają własności takie właśnie kiszące. Ja będę sięgał tutaj do moich notatek, bo staram się, jak Państwu już powiedziałem, korzystać ze źródeł naukowych. Temat kuchni nie jest dla mnie tematem, w którym czuję się bardzo swobodnie, więc wolałbym jednak zaczerpnąć czasami z moich notatek. Pamiętajcie też Państwo o takich typowych antydrobnoustrojowych substancjach jak cebula, jak czosnek. One również będą działały nie tylko oczywiście prebiotycznie, bo również, ale będą działały przeciwwirusowo, potencjalnie również na tego koronawirusa. Ale wróćmy do tej flory jelitowej. Żeby zbudować florę jelitową właściwą, warto też stosować preparaty na bazie błonnika. Błonnik, najlepszy jest ten błonnik, moim zdaniem, który zaczerpnięty jest z nasion owsa. Dlaczego ten owiec tak szczególnie jest dobry? Dlatego, że poza tym, że tam są substancje, wielocukry, którymi bakterie się żywią, probiotyczne, tam są również beta-glukany, które już same w sobie wykazują własności immunostymulujące. Ale pamiętacie też Państwo o błonniku babki jajowatej, babki płesznik. Pamiętacie też Państwo o inulinie. Inulinie, która zaczerpnięta jest z cykorii. Cykoria to takie zioło. Ojciec Grzegorz Sroka, mój mentor w Centrum Ziołolecznictwa, zawsze powtarzał, spożywaj dużo cykorii podróżnika, to będziesz zdrowy. Nie wiedzieliśmy wtedy dlaczego, a teraz się okazuje, że to jest główne źródło właśnie tej prozdrowotnej inuliny. Pamiętajcie też Państwo o owocach jagodowych. Owoce jagodowe to źródło antyoksydantów. Wszystkie substancje, wszystkie infekcje, które się toczą, stan zapalny, to jest stres oksydacyjny. Zatem stosowanie zwłaszcza borówki czarnej, bądź też aronii, czarnej porzeczki, to są wszystko substancje o wybitnie prozdrowotnych, antyoksydacyjnych własnościach. No i pamiętajcie też Państwo o miodzie. O miodzie, o którym będziemy pewnie jeszcze niezależnie od tego mówić w przypadku pyłku pszczelego, ale miód sam w sobie, roztwór na przykład wodny miodu, stosowany doustnie, powoduje własności dezynfekcyjne. On działa
tak samo jakbyśmy popijali roztwór wody utlenionej. Rzeczywiście tak, takie substancje, nadtlenek wodoru, wytwarza się w roztworze wodnym miodu. I to się stosuje w przypadku infekcji do płukania gardła, ale też do normalnego picia. Miód jest tą substancją. I na końcu o tym, co jest takim istotą i najlepszym z możliwych pożywień, żeby się dobrze odżywić, żeby dostarczyć do organizmu prozdrowotne substancje. To są jajka, proszę Państwa. Jajka, które zostały w końcu odkłamane. Chwała tutaj panu profesorowi Tadeuszowi Trzyszterektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia, że w końcu odkłamał te jajka. Jajka to jest najlepsze źródło białka. Pamiętajcie Państwo, najwięcej prozdrowotnych substancji białkowych nie jest w białku jajka, tylko w żółtku jajka, żebyście Państwo nie wylewali tego żółtka. Żółtko jest znakomitym źródłem białka, jest znakomitym źródłem innych substancji naturalnych. Tam również jest dużo 5-hydroksytryptofanu, który jest prekursorem serotoniny. Serotoniny to o tym będziemy jeszcze mówić, to taka substancja, która powoduje, iż mamy dobry nastrój. A dobry nastrój to wysoki poziom endorfin, wysoki poziom endorfin to wysoka odporność organizmu. Tak więc normalna dieta ma również wpływ na to, czy zachorujemy, czy nie zachorujemy. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Regulobon, źródła prozdrowotnych bakterii wspomagających odchudzanie.